Cześć, z tej strony Być Graczem, dzisiaj gramy w Stranded Deep. Zaczynamy sobie nową serię. Pomyślałem sobie, że jeśli nagrywaliśmy średniowiecze i taką jedną samochodówkę, czyli WRC, to czemu by nie nagrać właśnie survivalu? Więc no chyba możemy sobie zacząć tą serię właśnie teraz, właśnie dzisiaj. Bo po co czekać, jeżeli można sobie pograć? Dobrze. Więc widzimy się na takiej wyspie tutaj. No i tak. Od razu wszedłem na wyspę, zobaczyłem, że tu jest tylko skrzynka. Na pewno ją można zebrać. Albo przynajmniej wziąć, tak? Można ją otworzyć. Ale dobra, weźmiemy ją do ręki. Albo schowamy. I myślę, że chyba fajna nam wyspa nam się wylosowała. Bo mamy tutaj jakiś kontener. A jak to grałem na próbę, to tego nie było. Nawet Aloes jest. Pusty kontener, niestety. Rybki są w nim, ale chyba to może być na tym schronienie. Tylko jakby nie było wody, to wtedy byśmy tu postawili ognisko. Tak to już się komplikuje. To kolejną skrzynkę widzę. Tak czy nie? Tak? Nie. Nie tym razem. Dobrze, aż takiego szczęścia tutaj miałam w skarbach. No dobrze. Więc będziemy sobie teraz zbiedzać tą wyspę. Lepszego planu na ten odcinek nie widzę. Może zbudujemy jakiś szałas, ognisko. No i na tym skończymy. Chcę zrobić krótki odcinek, żeby nie przedłużać z tej serii. I żebyś nie zbydła. Jak to teraz wejść do tego środka? Jest krzaki wielkie. Chyba tutaj by się udało, co? Mamy kamień jakiś. Fajnie by było, jakbyśmy znaleźli ziemniaki gdzieś. O, tak, tak, teraz ich nie zbierzemy. Dobrze. Pierwszą rzeczą, jaką tu zrobimy, bo na razie nic nie robimy, będzie spojrzenie na zegarek. I znalezienie kamienia. Z którego stworzymy sobie stone tool, czyli taki nożyk, tak jakby ręczny, mały. Tym nożykiem sobie zbierzemy na przykład takie palmy. Z takich czterech palm będziemy mogli sobie stworzyć linę, a z tej liny praktycznie wszystko, bo jest do wszystkiego potrzebna. No, może prawie do wszystkiego. Nie widzę za bardzo tych krzaczków. Czyli jednak najlepsza wyspa nam się nie wylosowała. Najfajniejszą wyspą jest właśnie taka, na której jest dużo tych krzaków. Tego lub takich dużych krzaków. Nie wiem, jak one się nazywają. Ale to też mogą być. Trochę ich mało, ale są. Sobie tu też pozbieramy te patyki. Blachy na razie nie. W sumie możemy wszystko zbierać, ale też miejsca zaraz nam zabraknie. Kamienie są nam najbardziej potrzebne i miny, no i te drewno. Patyki, o. Zapomniałem, jak się nazywa. Oj. Dobrze. Więc zbieramy na razie. Oj, coś tu jest. Już to widać, że coś tu jest. Jakieś bąbelki tu są. Jak są bąbelki, to znaczy, że coś jest. Coś mi gryzie. Czyżby to rakim? Nie. To krab. To jest coś? To chyba tak, co? To jest skrzynka? Nie. A, no bo w sumie to byliśmy. Dlatego to znikło już.
troszeczkę bez sensu się kręcę w kółko. Ale to w sumie o to tu chodzi, żeby sobie zbierać, eksplorować te wyspy. O, o czymś takim właśnie mówiłem. To są takie duże krzaki yuki. I te yuki, ten krzak yuki, jak go rozwalimy, to wyjdzie coś takiego. Jak to wyjdzie, to mam pełno tych liści? Nie. Tu wtedy mamy tych fruipslevs dużo, tak? Tutaj jeszcze gdzieś jest. I tu też. No jak mówię, dużo wyszło. I czy tutaj jest palma? Dobra. Chyba mamy wystarczającą ilość surowców. Jeszcze bym zebrał tego patyka i oprócz tego patyka jeszcze kokos. Nie będę się wspinał. To dużo czasu nam zajmie. Jest wyjście. Aż matka tu nawet była. A nie. To tylko cień. Dobrze. Tu właśnie w cieniu trzeba najdłużej siedzieć, bo już widzicie, skóra się czerwona robi. I zaczynamy się palić. No tak jakby. Nie mamy olejku, smarowania się. No i tak to się dzieje wtedy. Dobrze, więc tutaj sobie odpoczniemy chwilę. I popatrzymy, co można tutaj zrobić. Moim celem będzie zrobienie tego. A teraz sobie zrobimy szyldren. Więc tak, potrzebujemy linę. Linę sobie zrobimy właśnie z tej yuki. No i teraz potrzebujemy po prostu tylko 4 liście palmy. Więc musimy rozwalić swoją pierwszą palmę. Już jestem w cieniu, co jest? Może ukusne. Palić zaczynamy. Znaczy za bardzo gorący jesteśmy, coś takiego. Temperaturę można w opcjach wyłączyć, jeżeli się nie mylę. Ale nie chcę jej jeszcze wyłączać, bo po co? Jeśli można mieć ją włączoną, taki smaczek jest nawet. Coś ten cień tu nie działa, no. Pali nas. A tu? O, tutaj działa się. Już tu nie działa? Tu działa. No to musimy tak teraz chwilę poczekać. Zrobię cięcie, aż pasek będzie na wpół pełny lub pełny. Więc widzimy się za chwilę. Widzieliście kiedyś palmę, która jest w palmie? Ja nie. Ale teraz ją widzę. Na serio, one są dwie tak jakby wsadzone w siebie. No tutaj, o, widać. Tu jest jedna palma, tu jest druga palma. To trochę dziwne. Ale może na tych wyspach tropikalnych tak jest. Może się przekonać kiedyś. Dobra, więc tak, jestem w trakcie wycinania tej palmy, która jest jakaś dziwna. Pasek już tego gorąca, tak jakby. Jesteś... No, się nie mogę wysłowić. Jest już pełny. Tak, więc jest już nam... Mamy wystarczającą temperaturę. Wycięliśmy swoją pierwszą palmę. Tu jest ta druga palma. No więc tak. Mamy tutaj kokosy. Kokosy też nam się przydadzą jeszcze. Jeszcze jeden gdzieś tu powinien być. Palm spring. Co to jest? A. To już wiem, co to jest. Dobra, nieważne. Niszczymy sobie palmę teraz. Jak ją zniszczę... Też będzie długo trwało, dlatego zrobię cięcie. Jak ją zniszczę... To będziemy budować szałas. A jak zbudujemy szałas, to... Zrobimy ognisko. Jak ognisko, to... Coś jeszcze innego. Więc zobaczymy, jak ta historia nam się potoczy. Jest dużo rozwiązań, jak to się nam może potoczyć. Ale zobaczymy, jaką my wybierzemy tą historię tutaj. Można sobie podróżować, można zamieszkać na jednej wyspie, sobie przenosić z innych wysp rzeczy na przykład. Ja tak planuję, że na tej wyspie się tak jakby osiedlić. To jest duża i fajna nawet. Ma dobre rzeczy. Tylko troszeczkę mi się nie podobają te krzaki dookoła, ale dobra.
jakoś się uda tak tu przeżyć. Na pewno. Mamy 4, jeden liść z... Jak to się mówi? Coś dzisiaj nie mogę się wysłowić. W rezerwie, o. I tak. Postawimy gdzieś tutaj. Cień był tutaj, więc tutaj postawimy. O, w tym miejscu będzie idealnie. Idealo. I teraz tutaj postawimy sobie ognisko. Więc potrzebujemy 4 patyczki. Mamy palmę. W ogóle fajne to przemieszczanie tych itemów jest. Fajne, fajne. Dobrze. 4 patyczki, jak już mówiłem. Można zniszczyć po prostu tą palmę i mieć to z głowy. I chyba tak zrobię, bo po co mam marnować czas, który jest cenny. I w grze, i na YouTubie. Im dłuższe robię odcinki, tym dłużej się wstawiają i nikt ich nie ogląda. A im krótsze, tym więcej wyświetleń. No i szybciej stawiam. Dlatego staram się robić krótsze odcinki, ale jakoś mi to nie wychodzi. Chociaż z wracami układ wyszło. Krótki odcinek, w miarę. Minutka chyba, albo dwie tam były. Ale nie wiem, jak teraz będzie. O, dobrze, te zbierałem. Jak to się nazywa? Kamienie. W ogóle sorry za te niewysłowienie się dobrze. Czasem brakuje paru słów w głowie. Nie wiem czemu. Dzisiaj tak mam. Tak od rana w sumie mam. Dobrze. Zbieramy sobie patyczki. Mamy 4. Możemy sobie zrobić ognisko. Campfire. Campfire pójdzie sobie tutaj. W tym miejscu. Żeby ognisko na przykład zapełnić, kiedy już ten ogień nam się tu skończy. Ognisko tak jakby. To trzeba po prostu tu patyki wsadzić. I będzie wtedy dobrze. Teraz tak, zrobimy sobie... Potrzebujemy 3 kamienie. Akurat jedno zużyłem, weźmiemy sobie ten i będzie już idealnie i będziemy mogli sobie go zrobić. Dobrze, w ogóle teraz szybko mówię. Tutaj, o. Czemu to nie mogę zrobić? Co jest? No level pierwszy, mam level pierwszy. Czemu tego nie mogę zrobić? To jest jakoś levelowo podzielone? Nie, co ja zrobiłem? Nic mi to nie dało, że włączyłem samouczek, którego już taki tak nie ma. No bo ja bym to teraz chciał zrobić. Ale mi się wydaje, że poziomem tego nie mam. Możliwe, że po prostu stworzę i tym sposobem właśnie odblokowałem sobie to, co chcę. O. Dobrze, mamy teraz coś takiego. To coś teraz bym chciał zrobić, tylko znowu oczywiście nie wiem, jak się nazywa. Tam nawet wam nie powiem. Łuk jest dość tani, patrzę. Patrzę i widzę. To też możemy sobie zrobić. 3 patyki potrzebujemy. Jeszcze tu gdzieś była ta palma, którą możemy zniszczyć. O, tutaj. Zrobię cięcie, po tym cięciu się zobaczymy. Będziemy się widzieć, o. Po tym cięciu będziemy się widzieć, kiedy już ta palma jest zniszczona i są patyczki. Więc widzimy się za chwilę. No dobra. Pociąłem to kłodę, palmy. Zrobiłem sobie to. I dzięki temu, jeżeli na przykład zdobędziemy sobie kraba, tylko tak i tak go nie oskuruję w sumie, bo potrzebuję do oskurowania nóż. A, nóż, tak? Aha, akurat zużyłem linę.
Idealnie. Dobrze. Nie, no jest super. A co, coś z tą, tą palmą można zrobić? Może ją można zniszczyć? Nie. Teraz by się liście przydały. Bardzo by się przydały liście. Znaczy nie te palmowe, tylko no wiecie, te co się robi liny. Chyba dzisiaj tego noża nie zrobię. Chociaż... Dobrze, mamy już jedno. Ja mam ile? Ja mam 3. O, okej. Linka. Dobrze, linkę mamy. Dzięki tej lince możemy sobie zrobić ten... O, możemy sobie zrobić coś takiego. A teraz chyba tego nie potrzebujemy. To jest baniek na wodę, tak jakby. Taka butelka. My potrzebujemy nóż. Nóż. Aha. Jezu. Ale teraz zrobiłem pomyłkę. Co ja w ogóle wykrafciłem sobie wtedy? Zapomniałam sam. A, na ognisko wykrafciłem sobie patyczki, żeby móc zapalić sobie to ognisko. I przez to, że sobie to zrobiłem, nie mam patyczków, ale już mam. To już nie jest problem. Możemy sobie zrobić właśnie w tym momencie nóż. I to nie tylko. Możemy zrobić włócznie, możemy zrobić woodhog, fire spint, fire. Dobrze, zrobimy sobie nóż. Nie weźmiemy sobie nóż, tylko zrobimy sobie nóż. Tylko niestety w nocy, to jest najgorsze, że w nocy właśnie chyba nie ma krabów, chyba że tam jest krab. Nie, nie ma krabów. Kraboburgera nie ma, trzeba iść spać. Save, którą mamy godzinę? No nie mamy najlepszej godziny, mamy 22, obudzimy się pewnie o północy. Jeśli się nie mylę. Nie, o 5 rano. Dobra, mamy dzień, tak jakby. Jest jeszcze bardziej ciemno niż było. Wy te panią teraz nic nie widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Jak to ledwo co. Jestem ciekawy, czy to uda mi się rozjaśnić montaż. Pewnie nie. Nie umiem. O nie. Chyba, że można sobie ustawić to w opcjach. Grafika nie. Chociaż chyba nie właśnie w grafice by było. Nie, nie ma. Chyba. Nie, na szybko sprawdzenie opcji nie jest najlepszym pomysłem. Zawsze możemy rekina sobie usmażyć. Rekin się zawsze smajdzie. I w nocy, i w dzień. Dobrze, żeby nie przedłużać, robimy sobie kolejne cięcie, aż pojawią się kraboburgery. Tak się rozgadałam, że nie zauważyłem, że już pić mi się chce. To jest najlepsze. Że wody nie mamy. Ale na szczęście... Na szczęście mamy sardynki. A raczej racje żywnościowe. Sobie zjemy jedną. Mamy dwie. I ta jedna racja żywnościowa da nam nawet dużo wody. Do tego czasu, kiedy sobie zbudujemy tą deszczownicę, co to tam jest, i nie będzie nam się zbierała woda, to będziemy sobie właśnie to jeść. To pić. Jeść i pić. O, tak. Dobrze, chyba już będziemy kończyć. Za chwilkę. Tylko sobie oskurujemy tego kraba. Jezu, mylą się przyciski. Hold. Przytrzymać chyba, a nie przycisnąć. Okej. Mamy małe mięsko. Kładziemy sobie tutaj. Teraz sobie możemy usmażyć to mięsko w ten oto sposób. Lewo, prawo, myszką. O. To nam właśnie usmaży mięsko. I dzięki temu, że zrobiliśmy
tą obwódkę i ten stojak, to nie, na przykład nie musimy trzymać w rączce tego mięska, tylko po prostu możemy sobie tutaj powiesić, a nie musimy na kamieniach trzymać, tak? Zawsze to jest wygodniejsze niż takie trzymanie. Możemy sobie pójść na rybki na przykład, połowić rybki naszą maczugą, którą jeszcze nie zrobiliśmy. I to właśnie pomoże nam w przetrwaniu. O picie postaramy się w kolejnym odcinku, jeśli owy się pojawi. Ale zobaczymy w sumie. Wszystko zależy od was i od waszego zaangażowania. Przepraszam. Zaangażowania. Dobrze. Water still. Właśnie to sobie zrobimy. A później zobaczymy. Więc dzięki za to, że obejrzeliście ten odcinek. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i pa!